Wiele osób, zwłaszcza z klasy średniej, obawia się, że nowy Polski Ład doprowadzi do podwyższenia podatku. Czy w takim razie warto myśleć o przeniesieniu swojej działalności gospodarczej bądź swojej rezydencji podatkowej? O tym będę rozmawiał z panią Anną Turską-Tomczykowską z kancelarii Orzuk-Tomczykowski. Dzień dobry, witam panią. Dzień dobry. Czy łatwo jest uzyskać nową rezydencję podatkową? Sądzę, że to pytanie należałoby zadać troszeczkę inaczej, ponieważ nie chodzi o uzyskanie nowej rezydencji podatkowej w innym kraju, tylko o utratę rezydencji podatkowej w Polsce. I to jest to, co urzędy skarbowe podczas kontroli będą badały, czy ja skutecznie pozbyłem się, mówiąc brzydko, polskiej rezydencji podatkowej. Gdy czytałem objaśnienie Ministerstwa Finansów, dla mnie nie było to precyzyjne, czym jest miejsce życiowych interesów. Czy tam, gdzie mieszka moja rodzina, czy tam, gdzie spędziłem najwięcej czasu w roku kalendarzowym, finansowym? Oczywiście, no nie dziwię się, ponieważ to jest kwestia, która przysparza najwięcej problemów podatnikom. Ponieważ to może warto w dwóch słowach przypomnieć, że rezydencję podatkową w przypadku osoby fizycznej ustalam na podstawie dwóch przesłanek. Pierwsza przesłanka jest stosunkowo prosta, dotyczy czasu przebywania w danym kraju. Natomiast druga przesłanka dotyczy centrum interesów życiowych, czyli tak powiązań osobistych, jak i gospodarczych. I tutaj niestety ani ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych tego nie precyzuje. Również tej kwestii nie sprecyzowały objaśnienia Ministerstwa Finansów, które zostały wydane pod koniec kwietnia tego roku. W objaśnieniach ministerstwo nawiązało do kwestii, które są dosyć oczywiste. Takich jak to, gdzie mam małżonka, partnera, dzieci, gdzie generalnie spotykam się ze znajomymi, gdzie robię zakupy, gdzie chodzę na siłownię, jeżeli chodzi o te kwestie związane z ośrodkiem interesów życiowych. Natomiast to w ogóle nie dotyczy kwestii bardziej skomplikowanych. I tutaj podatnicy niestety za każdym razem muszą bazować na dosyć bogatym, to trzeba przyznać, orzecznictwie sądów administracyjnych, indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego i analizować swoją rezydencję przypadek po przypadku. Czy w czasach, gdy przemieszczamy się, gdy pracujemy w różnych miejscach, gdy pracujemy w różnych krajach, nie można było tych zasad jakoś uprościć, tak żeby one się stały bardziej przyjazne? To już jest raczej wniosek na poziomie Komisji Europejskiej. No póki co musimy bazować na przepisach, które funkcjonują. Rzeczywiście jakby dzisiejsza możliwość świadczenia usług czy też pracy zdalnie może spowodować to, że tak właściciele dużych biznesów, jak i menedżerowie będą zmieniali swoje miejsce zamieszkania i każdorazowo powinni wówczas analizować aspekt rezydencji podatkowej. Warto tutaj pamiętać również o tym, że na cały aspekt związany z rezydencją podatkową no trzeba również brać pod uwagę przepisy dotyczące tak zwanego podatku od wyjścia, exit tax. No dzisiaj mamy taki stan prawny, który powoduje, że przy spełnieniu określonych warunków, jeżeli ja jako rezydent podatkowy Polski zmieniam swoją rezydencję, być może będę musiała zapłacić dodatkowy podatek z tego tytułu od wartości aktywów, które posiadam. Czy takie decyzje trzeba podejmować z wyprzedzeniem przed podjęciem pracy, czy wystarczy tylko przy rozliczaniu corocznego PIT-u? To jest ciężkie pytanie. Jestem zwolennikiem planowania z wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś sytuacje niezaplanowane, nieprzewidziane, to warto wziąć pod uwagę, że w tych objaśnieniach zostało również dosyć jasny sposób sprecyzowany, że rezydencję podatkową można zmienić w trakcie roku, czy można ją utracić w trakcie roku. Więc bazując, jeżeli dokonujesz rozliczenia za poprzedni rok podatkowy, mogę wtedy dokonać takiej analizy, kiedy czy do jakiego momentu byłam rezydentem w danym kraju. Jeżeli, dajmy na to, od stycznia do września żyłam, pracowałam w Polsce, byłam rezydentem podatkowym tutaj i za ten okres powinnam się rozliczyć w Polsce. Jeżeli, dajmy na to, od października wyprowadziłam się za granicę razem z moją rodziną, z dziećmi, podjęłam pracę zarobkową gdzie indziej albo po prostu zdecydowałam, że chcę żyć w innym kraju, to prawdopodobnie od tego momentu zostałam rezydentem podatkowym w tym innym kraju i za okres od momentu tej przeprowadzki do końca roku podatkowego prawdopodobnie będę musiała rozliczyć się w tym innym kraju. Czy łatwo jest zmienić rezydencję podatkową?
O tym rozmawiałem z panią Anną Turską-Tomczykowską z kancelarii Orzuch Tomczykowski. Dziękuję za rozmowę. Miłego dnia. Dziękuję, wzajemnie.